Każdy z tych żółtych podłużnych kształtów ma 10 kwadratów. Możemy je policzyć: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli taki jeden podłużny to jedna dziesiątka. I mamy takich podłużnych 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli razem mamy tutaj 8 dziesiątek. To jest 8 dziesiątek. I tutaj mamy jeszcze trzy jedności, albo możemy to wszystko zapisać jako 83, mamy ósemkę na pozycji dziesiątek, czyli 8, i do tego trójkę na pozycji jedności, czyli 3 jedności. Chciałbym coś od tego odjąć. Chciałbym odjąć od tego na przykład 25, 83 odjąć 25. Pierwsza rzecz, jaka pewnie przychodzi Wam do głowy, to rozpoczęcie odejmowania od kolumny jedności. I tak właśnie zrobimy. Mamy trzy jedności i chcemy od nich odjąć 5 jedności. I od razu nasuwa się pytanie, jak to zrobić? Jak odjąć 5 od trzech? Tego jeszcze nie wiemy. Ale co by było, gdybyśmy mogli zabrać stąd dziesiątkę i rozbić ją na jedności, mielibyśmy 10 jedności dodatkowo do tych trzech. Razem byłoby tutaj 13. No to zróbmy tak i sprawdźmy, czy wtedy odejmowanie będzie prostsze. Zabieramy jedną dziesiątkę stąd i rozbijamy ją na jedności. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz nie mamy już tutaj 8 dziesiątek, tylko 7 dziesiątek. A ile jest jedności po takiej operacji? Nie ma tu już trzech jedności, bo dodaliśmy do tych trzech jeszcze 10 i mamy teraz 13 jedności. Zamiast trójki jest 13. Teraz będzie nam łatwiej odejmować. Jeżeli chcę od 13 jedności odjąć 5 jedności, zabieram 1, 2, 3, 4, 5. Ile zostaje? 13 odjąć 5 równa się 8. To jest ósemka. Te 8 jedności. Teraz możemy zająć się kolumną dziesiątek. Mamy 7 dziesiątek i chcemy od nich zabrać 2 dziesiątki. Zabierzemy jedną i drugą. I zostało nam 1, 2, 3, 4, 5 dziesiątek. 7 dziesiątek odjąć 2 dziesiątki równa się 5 dziesiątek. No i mamy wynik: 83 odjąć 25 równa się 58. To, co zrobiliśmy podczas tego odejmowania, to było pewnego rodzaju przegrupowanie. Zabraliśmy jedną dziesiątkę i rozbiliśmy ją na pojedyncze kawałki. Na 10 jedności. A zrobiliśmy tak dlatego, żeby było łatwiej odejmować. W kolumnie jedności, żebyśmy odejmowali liczbę mniejszą od większej. Zamiast trzech pojawiło się tutaj 13. A dziesiątkę, którą dodaliśmy do trójki, zabraliśmy z pozycji dziesiątek. Żeby było jeszcze jaśniej, możemy przedstawić sprawę jeszcze inaczej. Zaczęliśmy od 83, co się równa 80 dodać 3 i odejmowaliśmy od tego 25, czyli odejmowaliśmy 20 i odejmowaliśmy 5. Kiedy chcieliśmy odjąć 5 od 3 jedności, to pojawił się kłopot, bo 5 jest większe od 3, więc zamiast tego zabraliśmy jedną dziesiątkę z tych 80, 80 stało się 70 i przerzuciliśmy ją do pozycji jedności. 3 dodać 10 to 13 i można teraz śmiało odejmować. 13 odjąć 5 równa się 8, 70 odjąć 20 równa się 50 i zostaje 50 dodać 8, czyli inaczej 58.